13 lat gry w Górniku Zabrze. Mnóstwo wspomnień. Te najciekawsze to? Najciekawsze finałowe mecze z Manchester City w Wiedniu oraz dramatyczne potyczki z Romą w półfinale. Jeszcze jakieś wspomnienia, bo na pewno było ich mnóstwo poza właśnie Romą, poza Manchesterem City, a mecze w reprezentacji jeszcze, przecież wspaniały mecz na Wembley chłopców Górskiego. Oczywiście tych wspomnień jest bardzo dużo, tylko że w tej chwili już minęło tyle czasu, także powoli zacierają się w pamięci, ale zwyganie na przykład złotego medalu olimpijskiego też było bardzo ważnym momentem. Zdobycie dwa razy pod rząd, w 71 i 72 przez Górnika, dubl tak zwany, puchar i mistrzostwo. Także wspomnień jest dużo, tylko że po prostu już zacierają się. Zacierają się pewne ślady, zacierają się wspomnienia, ale Jerzy Gorgoń wiecznie żywy, nie powiem, że jak Lenin, znakomita sylwetka, znakomicie się pan prezentuje, można by było wrócić do gry, przynajmniej do drużyny Old Boyów. Dziękuję za komplementy, ale raczej z tymi Old Boyami to różnie, bo rzeczywiście może wyglądam nieźle, ale mam urazy kręgosłupa i stawoskokowej, także jeśli chodzi o udział w meczu, jako czynny zawodnik, to jest po prostu wykluczone. Postawił pan na tenis. Wiele osób, kibice wiedzą o tym, że pan lubi tenis ziemny. Grał pan w tenisa, natomiast nie było pana na boisku. Mówił pan dlaczego, kręgosłup i inne sprawy. A poza tym w końcu, po zakończeniu kariery, było to kupę lat. Powiedziałem sobie, będę robił coś innego. Także tenis jest bardzo pięknym sportem, niekontaktowym. Rozgrywa się mecze na świeżym powietrzu, przy ładnej, pięknej pogodzie. Także można się zmęczyć, można się spocić i utrzymać jakąś kondycję ciała, jakiejś sprawności fizycznej. Pana następcy znakomicie spisują się w rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasy. Zna pan sylwetki, zna pan swoich następców. Przywitał się pan z Michałem Bębnem, Adamem Dunhem. Jakie refleksje na temat ich gry właśnie w Górniku? Ja uważam, że w tej chwili Bęben, Dunk, ten, bo oglądam ich właśnie w kanale plus w miarę regularnie, że w tym sezonie zaimponowali mi troszeczkę płynnością gry, jakimś ciągiem do przodu, sytuacjami, nie wiem teraz dokładnie ile strzeli bramek, ale mają tych szans dużo. Jestem przekonany, że w przyszłości będą te szanse wykorzystywane. Czy tych chłopców stać na to, żeby poszli w pana ślady, żeby poszli w ślady dawnego, znakomitego, wielkiego Górnika? Czy Bęben, Dunk i spółka mają szansę coś osiągnąć w rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasy? Ja myślę, że każdy piłkarz ma jakieś szanse przez swoją jakąś ciężką pracę sumienną, sportowym trybem życia w ogóle, a poza tym brakuje też, trzeba by troszkę szczęścia, żeby się skompletować taki zespół w tym samym czasie, żeby po prostu osiągnął wyniki. Myślę, że w momencie powstania nowego stadionu będzie też nowy Górnik i to duży Górnik. Podoba się ten nowy stadion, przynajmniej jego zarysy, bo w tej chwili można mówić o zarysach, nowych trybunach, które pną się do góry. Jak pan właśnie widzi ten nowy stadion, nowy adres Roosevelta 81, gdzie powstaje naprawdę piękny obiekt? Porównując do moich czasów w latach 70. a teraz, to mogę powiedzieć, że to jest po prostu inny świat. Także trudno to porównać. Ale no, tam w starym stadionie też graliśmy piękne mecze, były piękne widowiska. Publiczność była zadowolona, pękała prawie w szwach. Mieliśmy zawsze 25 do 30 tysięcy. I mam nadzieję, że na tym nowym stadionie tak samo publiczność dopisze i będzie wypełniała cały stadion. Na koniec jeszcze chciałem spytać o pana nową rolę w życiu. Ambasador Górnika Zabrze, to brzmi pięknie, to brzmi dumnie. Będzie pan promował Górnika poza granicami kraju? Oczywiście, nawet już się starałem do tej pory, bo dużo ludzi się pyta, gdzie ja kiedyś grałem. Nie wszyscy znają tę drużynę, ale będę się starał to w jakiś sposób wytłumaczyć i powiedzieć, że to była kiedyś drużyna w latach 70., która systematycznie zdobywała tytuły. Dziękuję i zapraszamy częściej do Zabrza. Tutaj jest pana miejsce, tutaj jest ta wielka rodzina zabrzeńska. Jestem przekonany, że będę teraz coraz częściej. Nowy stadion powstanie, dojazd jest piękny. W tej chwili mamy dużo autostrad w Polsce, także sposób podróżowania się zdecydowanie poprawi, także jestem przekonany, że będę częściej w Zabrze.